Cześć! Witam w 45. odcinku historii winyle pisanej. Dzisiaj będą drzewa, dzwony i żabi rechot. Zapraszam! Witam ponownie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest płyta Kobong zespołu Kobong, wydana w roku 1995. Pracy nad tym odcinkiem korzystałem przede wszystkim z tej książki. Zagrani na śmierć Tomasza Lady, gdzie mamy historię Roberta Sadowskiego opowiedzianą przez m.in. członków zespołu Kobong. Drugim źródłem opublikowanym, pisanym jest potężna pozycja Rzeź Pospolita, której z kolei znalazłem wywiad z Szymańskim. Poza tym parę wywiadów w sieci, wywiady w magazynie Teraz Rok przy okazji reedycji albumów i Encyklopedia Polskiego Rocka. Rok 1995 to przede wszystkim kolejne ważne płyty uznanych już zespołów amerykańskich. W pierwszej kolejności Faith No More, ich album King for a Day, Fool for a Lifetime. Ja go osobiście bardzo lubię, ale wiem, że nie zrobił on jakiejś wielkiej kariery za granicą. No, niemniej zespół Faith No More miał dosyć sporą, dobrą pozycję i raczej się na tej pozycji na rynku utrzymał. Druga ważna płyta z tego roku, szczególnie dla mnie, to płyta One Hot Minute z zespołu Red Hot Chili Peppers. Jest to ich szósty album i jedyny z Dave'em Navarro, z gitarzystą znanym przede wszystkim z zespołu Jane's Addiction. Zastąpił on Johna Frusciante i wprowadził zupełnie inny klimat gitarowy. Frusciante grał oszczędnie, momentami bardzo tak punktowo. Navarro wprowadza tutaj sporo gitar, więcej efektów wała, hendrixowskich zagrywek. Wyjątkowy album dla mnie, gęsty, ale porywający, bardzo go lubię. Rok 1995 przyniósł również aż dwie płyty z udziałem wokalisty Lane'a Staley'a. Oryginalnie śpiewał on w Alice in Chains i ze zespołem macierzystym wydał swoją trzecią płytę o tym samym tytule, czyli Alice in Chains. I jest to płyta, w której przede wszystkim daje sobie znać głęboki nauk wokalisty, głęboki nauk narkotykowy. Ta płyta ma taki narkotyczny właśnie, senny, mroczny klimat, ale ma parę naprawdę wybitnych momentów. Natomiast druga płyta z tego roku z udziałem Staley'a to jest rzecz, która dla mnie jest niezwykle istotna, bo właściwie dzięki tej płycie odkryłem, doceniłem całą tą scenę grunge'ową, całą tą scenę ze Seattle. Płyta Above projektu Mad Season to przede wszystkim dokonanie Mike'a McCready'ego, gitarzysty zespołu Pearl Jam. Oprócz Staley'a mamy tutaj dwóch uznanych muzyków ze sceny Seattle, ale też mamy Marka Lanegana. Nie słychać go w wersji CD, za to właśnie te utwory z nim pojawiają się na tym winylowym wydaniu. No, wielka szkoda, że ten projekt się nie utrzymał, wielka szkoda też, że nie pomógł Staley'owi. Jego celem było wyciągnięcie go z tego nałogu, on wtedy był na etapie odwyku. Nie udało się. Niemniej dla mnie to jest jedna z najważniejszych płyt, jakie w ogóle kiedykolwiek usłyszałem, także jeżeli ktoś z Was nie zna, a lubi granie spod znaku grunge'u, serdecznie polecam. Dlaczego Kobong? Dlaczego ich debiutancki album? Sam zespół to jedna z najbardziej kultowych efemeryt w historii polskiego rocka. Istnieli 4 lata, wydali 2 płyty i zniknęli. Natomiast ten album, niezwykle trudny, o czym jeszcze nie raz powiem, jest przejawem ich niesamowitej wyobraźni i oni wyprzedzili czas. Stąd taki wybór. Zapraszam. Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy zaczęła się historia zespołu Kobong. Właściwie w każdym opracowaniu, takie trafiłem, mowa jest o roku 1994. No ale jeśli wierzyć datom i wypowiedziom ludzi związanych z Sadowskim, to historia zespołu zaczęła się jeszcze w roku 1993. Kiedy Sadowski był jeszcze w zespole Hawk, świeżo nagrał płytę Transmission Into Your Heart i szukał już czegoś nowego, szukał już jakiegoś nowego rozwiązania.
I z jednej strony można powiedzieć, że właśnie inicjatorem tego zespołu był Robert Sadowski, gitarzysta uznany, z dorobkiem, oprócz Hołka, grał w Madame, grał w Deuterze, grał w Immanuelu, który właśnie w pewnym momencie postanowił zmienić coś w swojej muzyce, zacząć szukał nowych rozwiązań. Z drugiej strony mamy dwóch młodych, ambitnych amatorów, a więc Bogdana Kondrackiego i Wojciecha Szymańskiego. Historia zaczyna się od tego pierwszego, który ostatecznie w Kobongu grał na basie i śpiewał. Do Warszawy przyjechał z Olsztyna, chociaż pochodził z Mikołajek i przyjechał za dziewczyną. Przyjeżdżając do Warszawy miał jakieś tam doświadczenie muzyczne. W Olsztynie grał w zespole Szerszenie. Wspomina, że to był dobry zespół, rozwijał się w tym zespole, no ale postanowił pójść za głosem serca i w tejże Warszawie nie zakładał grania. Uznał, że po prostu pójdzie do pracy. No ale jak sam wspomina, po jednym dniu pracy w sklepie spożywczym stwierdził, że bez muzyki nie wytrzyma. Warto wspomnieć, był absolwentem szkoły muzycznej. Chcąc założyć zespół, zadzwonił do swojego kolegi ze szkoły, czyli Wojtka Szymańskiego. Wojtek Szymański, w Kobongu perkusista i autor tekstów, też miał w sumie niewielkie doświadczenie, raczej amatorskie. Wspomina, że w Olsztynie grał w jakimś zespole punkowym i no niespecjalnie się tam rozwija. W związku z tym, kiedy do niego zadzwonił Kondracki, spakował perkusję i pojechał do Warszawy. Kondracki i Szymański poznali Sadowskiego poprzez malarza Roberta Kocjana, który przyjaźnił się z Sadowskim. Zresztą swego czasu miał pracownię na Waliców, gdzie nie tylko bywał Sadowski, ale bywał też cały zespół Hołk. I to właśnie tam mieli robić materiał na pierwszą płytę. Malejonek co prawda wspomina, że ta pracownia to taka była trochę wręcz melina, że Kocjan wtedy miał dosyć poważne problemy z narkotykami, z heroiną, a Sadowski go z tych problemów starał się wyciągnąć. Kondracki z kolei wspomina, że poznali się z Sadowskim w stodole, no i że to było zderzenie dwóch światów. Oni, amatorzy bez dorobku, bez niczego, normalnie ubrani, on, no, gwiazda rocka, długie włosy, skórzana kurtka. Zagrali jakiś dżem i właściwie myśleli, że nic z tego nie będzie, a Sadowskiemu się nawet spodobało. Będąc pod wrażeniem tej pierwszej próby, Kondracki postanowił zastąpić swoją gitarę basową Jolanę, czeską Jolanę, jakąś lepszą, chociaż podróbką Fendera, co z kolei zrobiło ogromne wrażenie na Sadowskim. No i tak się zaczęło. Na początku grali we trzech, no i dopóki jeszcze Sadowski był w Hołku, to zdarzało mu się nie być na próbach, co z kolei frustrowało chłopaków. Pracowali wtedy we dwóch i tak naprawdę podstawy Kobonga to jest właśnie sekcja Szymański-Kondracki. No ale zdarzało im się pod wpływem frustracji pójść do Sadowskiego i zrobić mu awanturę. No i to zaangażowanie, to poświęcenie na tyle przekonało Sadowskiego, że odszedł z Hołka i zainwestował cały swój czas i skupienie w Kobongu. Nazwę wymyślił Sadek, który wtedy interesował się kulturą aborygenów. No i Kobong oznacza zwierzęcą naturę człowieka. U aborygenów jest taki rytuał inicjacji, w którym młodzi ludzie wydają z siebie jakiś dźwięk i ten dźwięk jest interpretowany jako konkretne zwierzę. No i że właśnie ten dźwięk kojarzony ze zwierzęciem odzwierciedla naturę wewnętrzną, taką prawdziwą, pierwotną naturę człowieka. Trzeba przyznać, że te początki Kobonga były dość przypadkowe pod kilkoma względami. Po pierwsze, sama muzyka. Dzisiaj Kobong kojarzony jest ze sceną metalową, matematyczny metal, ekstremalny metal. Sami muzycy mówią, że nie słuchali metalu w tamtym czasie. Szymański to w ogóle słuchał jazzu. Sadowski siedział w klasycznym rocku, Kondracki trochę punka, trochę jakichś takich nawet bardziej współczesnych popowych rzeczy. To, że zaczęli grać ostro, wynikało według nich z tego, że na próbach po prostu im mocniej rozkręcili wzmacniacze, tym lepiej to brzmiało. No i tak miało zostać. Drugi przypadek to to, że Bogdan stał się wokalistą. Z założenia mieli znaleźć wokalistę, przychodzili różni ludzie, ale nikt im nie pasował. No i w końcu, kiedy Kondracki zaczął śpiewać
na próbach uznali, że to jest OK i w ten sposób został przy mikrofonie. No i trzeci przypadek trochę to dołączenie czwartego członka zespołu, czyli Maćka Michniewicza, który z kolei z wykształcenia był malarzem, znał się z Kocjanem, a co za tym idzie, znał się i z Sadowskim, i z Szymańskim, który prywatnie był też kuzynem Kocjana. W związku z tym, kiedy dowiedział się, że zespół Wojtka Szymańskiego nie ma gdzie grać, to zaprosił ich do swojej pracowni, którą miał na Woli, w przestrzeni pofabrycznej. Przy ulicy Kolejowej była fabryka imienia Ludwika Waryńskiego, która produkowała maszyny budowlane. Pamiętam te tereny, rzeczywiście lata 90. to był moment, kiedy te wszystkie zakłady upadały i było sporo przestrzeni do wynajęcia właśnie dla między innymi zespołów. Dzisiaj te wszystkie miejsca są zabudowane osiedlami mieszkaniowymi. No i właśnie, oni grali próby u Maćka i któregoś razu z kolei nie przyszedł Kondracki, więc Sadowski z Szymańskim poprosili Maćka, żeby dołączył do nich. Miał gitarę, miał piec, ale nigdy nie grał z zawodowym zespołem. Okazało się jednak, że bardzo szybko łapał matematyczne, nieregularne podziały rytmiczne, no i stał się członkiem zespołu. No i to już zapewne miało miejsce w roku 1994 i prawdopodobnie z tego powodu większość, właściwie we wszystkich opracowaniach, na jakie trafiłem, było powiedziane, że zespół Kobąg zaczął działać w 1994 roku. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli rzeczywiście Sadowski odszedł pod koniec 1993 roku w grudniu z Hołka, a zaczynał grać w Kobongu, jak jeszcze był w Hołku, no a z relacji Kondrackiego wynika, że tak było, no to ta historia zaczęła się troszkę wcześniej. Dołączenie Maćka spowodowało, że ta muzyka zaczęła się robić coraz bardziej konkretna. Wcześniej trochę więcej było dżemu, więcej luzu. Maciek zaczął to w jakiś sposób układać. Zaczęli muzycy nadawać tym swoim utworom konkretną formę. Pierwszy koncert Kobąg zagrał wiosną 1994 roku w warszawskim klubie Akwarium. Przypomnę, że to był klub nominalnie jazzowy, który mieścił się w miejscu, gdzie dzisiaj jest hotel Intercontinental. Na ten koncert Sadowski sprowadził Leszka Kamińskiego, wtedy bardzo uznanego producenta, z którym niedawno, trochę wcześniej pracował przy płycie Transmission Into Your Heart. Z kolei Kamiński wspomina Sadowskiego jako bardzo wybitnego gitarzysta, ale też człowieka obdarzonego niezwykłą wyobraźnią. W związku z tym pewnie nie trudno było go namówić, żeby zobaczył nowy projekt Sadowskiego. No i Kamiński był pod ogromnym wrażeniem, pod tak dużym wrażeniem tego, co słyszał, że zaproponował muzykom, że zrobi im płytę za darmo. Nad materiałem na debiutancką płytę pracowali cały 1994 rok. W tym okresie grali też koncerty. Na tych koncertach było coraz więcej fanów. Jednym z takich miejsc był klub Remont. I to właśnie tam zarejestrowali koncert, który potem wyszedł na reedycji Kobonga, reedycji CD, i który bardzo dobrze pokazuje, jak ten zespół brzmiał na samym początku swojej działalności. Tutaj zresztą jest ciekawa historia tego koncertu, bo on był zarejestrowany przez Brylewskiego, który wtedy miał jeszcze, chyba jeszcze miał wtedy studio Złota Skała w Remoncie, no ale miks muzyką się nie podobał i to zostało zapomniane. Kiedy robiono reedycję debiutu, to za te nagrania zabrał się bodajże Adam Toczko, no i podobno tam wykonał jakąś niesamowicie wręcz kryminalistyczną robotę, żeby odzyskać jakość dźwięku z tych taśm, które miał do dyspozycji, no ale się udało. Rzeczywiście, jak posłuchałem sobie tego koncertu, to tam najbardziej słychać Sadowskiego i te jego jeszcze wpływy klasyczne, rockowe. Jest znacznie więcej przestrzeni niż na nagraniach studyjnych. Myślę, że warto ten koncert znać. Fragment tego koncertu w Remoncie można nawet zobaczyć w wersji wideo. W sieci zachował się utwór Dolina. Kuros.
kolei 6 grudnia 1994 roku muzycy zagrali koncert w Stodole, którego fragment również można znaleźć w sieci. I widać, że te koncerty były realizowane przez polską telewizję, wtedy to się nazywało Warszawski Ośrodek Telewizyjny, czyli WOT, dzisiaj jest to po prostu TVP3. Co też pokazuje, że zespół był jakimś tam zjawiskiem na polskiej scenie rockowej. Sadowski, znany gitarzysta, więc po mieście rozeszła się fama, że Sadowski ma jakiś nowy projekt, no i to przyciągało ludzi. I generalnie ten rok 94, ale też 95 to jest czas, kiedy Kobąk miał dosyć sporą grupę fanów, nie tylko na koncertach, ale też na próbach. Pojawiali się ludzie, którzy chcieli ich wspierać, byli ludzie, którzy ich nagrywali, potem kamerowali, nagrywali wideo, potem z tego były robione teledyski. Byli ludzie z obsługi technicznej, między innymi tak zwany MacGyver, który potrafił wszystko. No i był też na przykład niejaki Maliniak, który prawdopodobnie był jakimś świeżo upieczonym biznesmenem, dorobił się sporych pieniędzy i woził zespół po Warszawie swoim czerwonym Mercedesem, zapraszał ich na wystawne kolacje, na przykład raz jedli w Pizzy Hut, potem trafili do Bolka i byli tak najedzeni, że Sadowski nie mógł wypić piwa, dostarczał im nowe struny, nowe pałki, a w pewnym momencie nawet im tą ich salę prób wyremontował. Inną ważną postacią w historii Kobąka był niejaki Mariusz Bielewicz, przyjaciel Sadowskiego jeszcze z czasów Madame. On z kolei zajmował się biznesem komputerowym, na którym też zrobił bardzo pokaźne pieniądze. No i Kondracki bodajże wspomina, że to było dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ dzięki Bielewiczowi mieli sprzęt, mieli instrumenty, nagłośnienie, dzięki Maliniakowi mieli co jeść, mieli na czym grać. Ale tak naprawdę byli biedni i zdarzały się momenty, kiedy ledwo mieli na bułkę z masłem.